Witajcie, moi drodzy. kaczmar z tej strony Geek Faktor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was instrukcję gry Zaginiona Wyspa Arnak. Jest to gra planszowa, którą dostaliśmy do recenzowania od Wydstwa Rebel, za co bardzo dziękujemy. Tradycyjnie jest to jeden z dwóch filmików poświęconych tej grze. Macie też recenzję. Link do recenzji macie w opisie. Tutaj natomiast wideo instrukcja. Słuchajcie, w tej grze wcielamy się w odkrywców. Odkrywamy właśnie mityczną wyspę Arnak. I różne ruiny. I zmierzamy do zaginionej świątyni po to, żeby móc ją zbadać, dowiedzieć się, być mądrzejszymi, wiedzieć coś więcej o otaczającym nas świecie. Będziemy napotykać różne miejsca, które będziemy określać mianem naszych stanowisk archeologicznych po to, żeby je eksplorować. Ale każde takie miejsce będzie wartościowe dla strażników, którzy będą strzec tych miejsc i będziemy musieli sobie z nimi jakoś poradzić. Zapraszam Was do obejrzenia wideo instrukcji tego, jakże klimatycznego euro, w którym mamy mechanizmy Worker Placement oraz Deck Building, czyli budowanie talii i umieszczanie robotników w celu wykonania akcji na polu, na którym ich umieściliśmy. Zobaczmy tradycyjnie, jak, jak wygląda przygotowanie. Moi drodzy, pierwsze, co musicie zrobić, to oczywiście rozłożyć tę niemałą planszę na środku stołu. Teraz generalnie ja ją teraz położyłem w ten sposób pionowo jakby do Was, ponieważ zależy mi na tym, żebyście zobaczyli dokładnie, jak ona wygląda, tak? Natomiast... Podczas przygotowania rozgrywki, ze względu na to, ile tutaj rzeczy, ile plansza tak ułożona by zajęła miejsca na stole, i wiadomo, że to czasami ciężko jest dopasować, zalecane jest, żeby plansza raczej była ułożona poziomo i teraz, żeby każdy gracz znalazł dla siebie miejsce o, w takim oto układzie, na przykład jeżeli gracie na czterech graczy. Przygotujmy teraz rząd kart. W jaki sposób to zrobimy? Otóż bierzecie najpierw wszystkie karty artefaktów, te karty to są takie oto niebieskie. Do tego bierzecie wszystkie karty przedmiotów, które wyglądają w ten oto sposób. Dzielicie to na dwa stosy. Każdy stos osobno tasujecie. Następnie karty artefaktów umieszczacie w tym oto miejscu, a potasowane i oczywiście są potasowane, potasowane karty przedmiotów umieszczacie w tym miejscu. Następnie bierzecie księżycowe berło, umieszczacie je w tym oto miejscu, żeby wskazywało pierwszą rundę. Przesuwane berło będzie Wam pokazało o tym, że właśnie która runda w, te, w danym momencie jest rozgrywana. Następnie dobieracie jedną kartę artefaktu i odsłoniętą umieszczacie w tym oto miejscu na planszy. Jak się zapewne domyślacie z talii przedmiotów dobieracie 5 kart i umieszczacie je po prawej stronie od berła. W miarę jak będzie gra postępować i berło będzie się przesuwać, zawsze będzie tak, że po lewej stronie berła będą artefakty, po prawej stronie będą przedmioty. Czyli z czasem będziemy mieli więcej przedmiotów, a mniej artefaktów. Dodatkowo bierzecie wszystkie karty strachu, których nie musicie tasować, ponieważ wszystkie te karty są identyczne. Umieszczacie je w tym oto miejscu. Patrzycie teraz na te oto stanowiska archeologiczne. Mamy dwa obszary, dwa regiony stanowisk archeologicznych. Mamy region pierwszy oznaczony tutaj tą oto ikonką i region drugi oznaczony tą ikonką. I na nich mamy różne stanowiska archeologiczne. W pierwszym regionie mamy 8, w drugim regionie mamy 4. Teraz na tych obszarach, na tych stanowiskach archeologicznych, wykładacie kafelki bogów. I Bo w jaki sposób to robicie? W obszarze pierwszym wykładacie po jednym Bożym kafelku, kafelku Bożka, odkrytym na każdym właśnie stanowisku. W przypadku, stanowisków, w przypadku stanowisk drugiego regionu, natomiast, wykładacie jeden odkryty i jeden zakryty na każdym stanowisku. Takie rzeczy na planszy to są tak zwane pola akcji. Teraz te pięć pól, jakby te pięć tutaj stanowisk, to są podstawowe stanowiska, które znajdują się na planszy i są dostępne od początku gry. Teraz na tych polach będziecie umieszczać swoich pracowników, swoich archeologów. No i teraz co, może, co musicie zrobić podczas przygotowania? W zależności od tego, ilu macie graczy, ilu graczy bierze udział w rozgrywce, tyle pól będzie trzeba zasłonić. Teraz jak to działa? Jeżeli gracie na czterech, w czterech graczy, to wszystkie pola są akcji, są dostępne, nic nie musicie zakrywać. Jeżeli natomiast gracie na trzech graczy, to bierzecie te żetony blokady, dokładnie je sobie zakrywacie je tą stroną do góry, mieszacie je, następnie odkrywacie trzy losowe. No i teraz patrzycie, które pola, które stanowiska dają Wam właśnie te zasoby. Wciąż sensie tutaj widzimy o, te szlachetne kamienie, to w tym momencie to. Obracamy i zakrywamy to podwójne pole, prawda? To samo widzimy tutaj. Mamy kompas, tutaj dostajemy kompas, czyli zakrywamy to również w ten sposób. Tutaj dostajemy tablety, proszę bardzo, tabliczki zakrywamy. Te nieużyte dwa wracają do pudełka. Jeżeli natomiast gralibyśmy na dwóch graczy, to każde takie pole akcji przy stanowiskach tych pięciu podstawowych jest zablokowane. Z prawej strony planszy idzie całą taką kolumną, tak zwany tor badań. Teraz go również trzeba przygotować. Przede wszystkim, co robimy tutaj u góry? To są, tutaj umieszczamy kafelki świątyń. Na każdym takim polu umieszczamy tyle odpowiednich kafelków świątyni, ile mamy graczy. Teraz na tym górnym polu kładziemy kafelki z dwa o wartości 11 punktów. Mamy dwóch graczy, załóżmy, więc kładziemy dwa kafelki. Poniżej wykładamy dwa stosy kafelków, wartych po 6 punktów każdy. Również po dwa kafelki w każdym, ponieważ mamy dwóch graczy. Analogicznie postępujemy z najniższym rzędem, gdzie wykładamy takie oto kafelki, trzy stosy po dwie sztuki. Proszę bardzo, w ten sposób to wygląda. Następnie wykładacie kafelki nagród naukowych. W jaki sposób to robicie? Przede wszystkim. Na tym polu ze wszystkich tych kafelków losujecie zakryte w tyle kafelków, ile macie graczy. Czyli jeżeli mamy dwóch graczy, no to po prostu mamy dwie sztuki i umieszczamy je tutaj. Następnie idąc w dół po tym torze badań, wykładamy po jednym kafelku na każdym takim polu, z wyjątkiem takich, które wskazują większą liczbę graczy niż aktualnie mamy w bierze udział w rozgrywce. Czyli na przykład, jeżeli gram na dwie osoby, to tutaj mam 3 plus, tutaj nie umieszczam. Czyli każde pole, które ma na sobie 3 plus, będzie zajęte przez taki kafelek tylko jeżeli gracie na trzech lub czterech graczy. Podobnie działa kafelek z 4 plus, czyli w przypadku gry dwuosobowej na przykład, no raczej będę wykładał tylko na takich, które nie mają żadnego takiego ograniczenia. Tutaj na przykład widzimy kafelek, na którym umieszczamy coś tylko i wyłącznie, jeżeli gramy na czterech graczy. Natomiast jeżeli, natomiast jak tutaj widzicie, nie mamy żadnych ograniczeń, to po prostu możemy te pola zakryć właśnie tymi kafelka, kafelkami. Jak już wszystkie pola, które możemy, zakryjemy, to wówczas te wszystkie kafelki obracamy tą stroną do góry, żeby każdy widział o co walczy. Z wyjątkiem tego stosu, który pozostaje zakryty. Pod planszą główną umieszczacie planszę z zasobami i na tej planszy wszystkie zasoby, jak się domyślacie. Na każdym polu widzimy dokładnie, jakiego rodzaju zasobu trzeba tutaj umieścić. Jakie mamy zasoby? Kryształy, groty strzał, tabliczki, monety oraz kompasy. Dodatkowo z kafelków asystentów tworzymy trzy stosy. Tą taką srebrną stroną do góry, nie tą stroną złotą do góry. I trzy takie stosy układacie właśnie w tym miejscu. Dodatkowo bierzecie wszystkie kafelki. W stanowisk archeologicznych regionu pierwszego tasujecie i w zakrytym stosie umieszczacie tutaj. Analogicznie postępujecie z kafelkami z regionu drugiego, jeśli chodzi o stanowiska archeologiczne, umieszczacie je tutaj, a pomiędzy nimi potasowany, zakryty stos kafelków ze strażnikami. Każdy gracz wybiera teraz swój kolor. W tym kolorze dobiera odpowiednią planszetkę gracza, czyli z namiotami w odpowiednim kolorze. Do tego dostaje dwa pionki archeologów, dwa znaczniki badań, z którymi zaraz zobaczycie co się będzie działo i początkowe karty. Każdy gracz ma, dwie, dobiera w swoim kolorze dwie początkowe karty funduszy oraz dwie początkowe karty eksploracji. Na to wszystko z planszy głównej każdy gracz dostaje dwie karty strachu. Te sześć kart bardzo dokładnie, dużo dokładniej niż ja teraz to tasujecie. I umieszczacie zakryte w tym miejscu na waszej planszetce. Wasi archeologowie mogą iść tutaj. Znaczniki badań z kolei trafiają na plansze zasobów w tym oto miejscu. I od razu widzicie też jest podpowiedziane, w jaki sposób to ułożyć. Czyli na górze wykładacie wasze notesy, a nad, no, na notesach umieszczacie wasze lubki. Gracz, który jako, jako ostatni odwiedził dowolne miejsce po raz pierwszy, czyli odwiedził jakieś nowe miejsce, zostaje pierwszym graczem i otrzymuje znacznik pierwszego gracza. Następnie gracze dobierają zasoby początkowe. Jakie to są? Pierwszy gracz dostaje dwie monety. Drugi gracz dostaje jedną monetę i jeden kompas. Trzeci gracz dostaje jeden kompas i dwie monety. Czwarty gracz dostaje dwa kompasy i jedną monetę. Możecie też sobie to trzymać pod planszetką albo na planszetce, to już jak wolicie. Dobrze, to teraz jak już wiecie jak wygląda przygotowanie, zróbmy takie ogólne rzucenie mokiem od ogółu do szczegółu, żebyście wiedzieli zanim zaczniemy konkretnie mać poszczególne akcje, żebyście rozumieli o co chodzi w tej grze, jaka jest główna idea. Moi drodzy, tak wygląda w tym momencie przygotowana rozgrywka, prawda do zaginione, zaginiona wyspa Arnak. Słuchajcie, w jaki sposób teraz będzie się ta rozgrywka toczyła? Tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy zwrócili uwagę na tą ogólną, taką, takie ogólne spojrzenie dalej na samą rozgrywkę, zanim przejdziemy do szczegółów. Ponieważ rozgrywka będzie się toczyła w rundach, tak? Zaczynają, każda runda zaczyna się od tego, że od pierwszego, od, od pierwszego gracza, czyli, czyli gracza, który posiada ten właśnie tutaj znacznik, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy gracz wykonuje swoją akcję. I wykonuje się tak akcja, 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 akcja. Chyba, że któryś gracz, aż, aż do momentu, w którym któryś z graczy nie spasuje, ten gracz jest potem pomijany. Wszyscy pozostali wykonują swoje, swoje akcje. Jak już wszyscy spasują, runda się kończy. Wy, wykonujemy czynności. Końca rundy, o których powiem za chwilę, przekazujemy ten znacznik kolejnemu graczowi, zaczyna się kolejna runda. No i teraz, w trakcie swojej rundy, tak, każdy gracz zaczyna od tego, że dobiera 5 kart na rękę ze swojej talii. Teraz te karty będzie używał do tego, żeby wykonywać różne akcje, ponieważ w swojej, kolekcji, w swojej kolejce gracz robi następującą rzecz: robi jedną główną akcję i może wykonać dowolną liczbę darmowych akcji. Co to znaczy główna akcja, darmowe akcje? Darmowymi akcjami są wszystkie akcje, przy których widzimy taki oto symbol błyskawicy. Ten symbol błyskawicy widzimy na niektórych kartach, ale widzimy go też na przykład na kafelkach asystentów. To w tym momencie wiemy, że mamy do czynienia z akcją darmową. Tak? Teraz, w jaki sposób to jeszcze działa? Na przykład każda inna karta, która nie ma czegoś takiego, na przykład tutaj widzicie, ta karta nie ma takiego symbolu, dlatego wykonanie akcji z tej karty jest akcją główną. Ta karta natomiast, ponownie mamy błyskawicę, więc wiemy, że ta akcja jest akcją darmową, którą można wykonać obok akcji głównej. I jeszcze parę słów o kartach. Karty z ręki możemy zagrać tak naprawdę w dwóch celach. Albo, żeby skorzystać z jej głównej akcji, i teraz czasami będzie to akcja główna, a czasami akcja darmowa, albo, żeby skorzystać z jej symbolu, który widzimy w lewym górnym rogu. Nigdy nie możemy skorzystać z karty w obu tych celach. Czyli jeżeli zagramy ją, żeby, żeby otrzymać ten symbol, otrzymujecie go po to, żeby móc eksplorować wyspę, za chwilę dokładnie zobaczycie, to już nie korzystacie sobie z tej darmowej akcji. Jeżeli zagracie kartę, żeby, dostać ten darmowy, tutaj, żeby skorzystać z tej darmowej akcji, to niech dostaniecie już z tej karty tego symbolu. Mamy w grze takie karty strachu, które jeżeli zostaną w naszej talii, to niestety będą warte minus jeden punkt, jak widzicie, na koniec gry ale one mają przynajmniej sobie ten symbol z lewej strony w lewym górnym rogu, więc możemy zawsze taką kartę mimo wszystko zagrać jako taki symbol, jeżeli tego tylko potrzebujemy. Więc już rozumiecie, mam nadzieję, co mam na myśli mówiąc. Główna akcja, darmowa akcja. Jakie mamy główne akcje? Oprócz zagrywania karty, no i oczywiście właśnie rozpatrywania tego, co na, co na tej karcie jest. Jak już zobaczycie, jak działają różne rzeczy, y, y, różne efekty tutaj w grze, to wtedy zrozumienie tego, o co chodzi na kartach, to już nie, nie będzie dla Was stanowiło żadnego problemu, więc jakby przez akcje, które macie na poszczególnych kartach, nie będę musiał tutaj przechodzić. Akcje macie następujące. Możecie przede wszystkim prowadzić wykopaliska w, od, na odkrytych stanowiskach archeologicznych. Wówczas po prostu wydajecie swojego archeologa, wypuszczacie go tam i rozpatrujecie efekt tej lokalizacji. Żeby jednak móc tam pójść, to musicie wydać symbol podróży widoczny przy tym polu. Tutaj na przykład widzimy buta, więc musiałbym z ręki, oprócz tego, że w ramach tej jednej akcji, oprócz tego, że wysyłam ludka, muszę po prostu wydać kartę z takim symbolem. Gdybym szedł tutaj, no to wiadomo, muszę wydać kartę z symbolem statku. I tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, im dalej i im trudniejsze albo bardziej dla Was ciekawe pola, tutaj stanowiska archeologiczne, tym wiadomo, ten koszt podróży może być większy. Może być, może albo wymagać rzadszego symbolu, typu na przykład samolot, albo na przykład dwóch różnych symboli, typu dwa statki. Więc to jest jedna z akcji, prawda, idę, rozpatruję. Kolejną akcją jest... Odkrywam, czyli idę do pustego miejsca, wydaję ciągle symbol z ręki, który odpowiada temu symbolowi tutaj, ale wydaję teraz trzy te kompasy, przepraszam, ze swoich zasobów do zasobów ogólnych i z odpowiedniego stosu dobieram wówczas kafelek. Dostaję sobie ten tutaj bożek, to się pojawia. Pojawia się w tym miejscu też strażnik, którego będę musiał pokonać. Jeżeli go nie pokonam przed końcem rundy, niestety dostanę kartę strachu do swojej talii. Więc eksplorujemy. Oprócz tego, możemy kupić kartę. Możemy kupić dowolną z odkrytych kart. Teraz tutaj mamy karty przedmiotów, karty artefaktów. Karty przedmiotów kupujemy monetami, karty artefaktów wydajemy przy pomocy kompasów. I taką kartę bierzemy do siebie. Teraz. Karty przedmiotów kupujemy na spód swojej talii, karty kompasów bierzemy do. Yy, bierze, możemy. przepraszam, kartę artefaktów możemy od razu zagrać przed siebie. Oprócz tego, jedną z głównych akcji może być to, że idziemy tutaj po, tych, po tym torze badań. Wybieramy, czy idziemy naszą lupą, czy idziemy naszym notatnikiem. Notatnik nie może być nigdy wyżej niż lupa, ponieważ najpierw coś odkrywamy, potem dopiero coś zapisujemy. Wydajemy zasoby tutaj widoczne na tych etapach pomiędzy po to żeby móc dojść i staramy się dojść wiadomo jak najwyżej żeby mieć z tego jak najwięcej punktu zwycięstwa na koniec gry. Jak dokładnie to działa to yy, będę, wam mógł, będę, będę Wam mówił za chwilę. Więc to są główne akcje. Mam nadzieję że o żadnej głównej akcji tutaj nie zapomniałem. Przypominam Wam o yy, kartach o kupowaniu kart. No jak już stwierdziliśmy, że zrobiliśmy wszystko, to pasujemy. Jak pasujemy, to wtedy odzyskujemy, prawda? Nasi robotnicy do nas wracają. Tutaj przesuwamy, uzupełniamy talie o, no, o nowe karty. Pojawiają się po prostu nowe karty. No i wtedy rozpoczyna i przekazujemy to i rozpoczynamy nową rundę. Teraz gra się kończy po piątej rundzie. Po prostu każda rozgrywka trwa dokładnie 5 rund. Po piątej rundzie z, każdy gracz zlicza, ile ma punktów. Z czego w tej grze mamy punkty? Przede wszystkim mamy punkty z toru badań, tak Te właśnie gdzie, jak daleko się posuniemy na tym torze. W trakcie gry, jak będziecie odkrywać prawda, nowe lokacje, to będziecie również dostawali takie e, bożkie, po prostu takie e, figurki i będziecie mogli. I z tego macie zawsze punkty. Wszystko generalnie, co jest w takiej oto ikonce to są właśnie punkty zwycięstwa na koniec gry. Karty kupione przez was również będą miały będą warte punkty na koniec gry. E, pokonani, ujarzmieni strażnicy również są warci punkty na koniec gry. No i oczywiście będziecie musieli odjąć punkty na koniec gry za różne, za właśnie karty strachu. Oraz również za to, ile skorzystacie z tych darmowych akcji. Tutaj, to wszystko Wam za chwilę powiem dokładnie, jak działa. Ale to było takie ogólne spojrzenie, tak? Czyli teraz wiecie dokładnie o co chodzi z główną akcją i z darmową akcją. No i więc teraz możemy przejść dalej. No dobrze, no więc tak jak mówiłem, zaczynamy od tego, że od pierwszego gracza rozgrywamy rundę, tak? Pięć rund. Każda runda zaczyna się od tego, że od gracza, który ma znaczenie pierwszego gracza, zgodnie z różnymi wskazówek zegara, każdy z graczy rozgrywa swoją turę i w swojej turze może wykonać jedną główną akcję albo, jed, albo kil, i kilka i lub kilka darmowych akcji. Może też spasować i wtedy jak spasuje to już kończy, nic nie robi i dopiero jak wszyscy spasują, runda się kończy. Więc zobaczmy teraz, co w tej swojej turze gracz może zrobić. Jakie to mamy, te darmowe akcje i jakie mamy te główne akcje. Przypominam, w każdej swojej turze jedna główna, jedna darmowa. Dopiero potem, jak kolejka do mnie wróci, mogę znowu zrobić jakąś główną i ileś tam darmowych. Nie jedna darmowa, przepraszam, kilka darmowych, tak? Czyli jedna główna, kilka darmowych, jeżeli chce oczywiście, kolejka do mnie wraca znowu. Jedna główna, ewentualnie kilka darmowych i tak dalej, dopóki nie spasuje. Więc zobaczmy, jakie są te główne akcje, jakie są te darmowe akcje, jak się je rozpatruje. Prowadzenie wykopalisk to jest pierwsza akcja. Na czym ona polega? Znajdujecie stanowisko archeologiczne dostępne dla was. Na początku gry macie dostępne tylko te pięć podstawowych. Następnie wysyłacie swojego archeologa na wolne pole. Na tym polu nie może stać żaden inny archeolog oraz nie może się na nim znajdować żeton blokady. Wysyłacie archeolo archeologa na to miejsce, zanim to tak zrobicie, przypominam wam, musicie zagrać koszt podróży, dostania się tak naprawdę do tego miejsca. W tym celu zagrywacie z ręki kartę z odpowiednim symbolem właśnie tutaj w lewym górnym rogu. Tę kartę odrzucacie na swój obszar gry, czyli po prostu przed siebie odkrytą. Jak to zapłacicie? Wysyłacie tutaj człowieka i pobieracie tę oto korzyść, którą widzicie właśnie tutaj. W tym przypadku na przykład otrzymuję jeden grot strzały, który pobieram z zasobów, z planszy zasobów i umieszczam u siebie. Co jest tutaj ważne? W momencie jak zagrywacie kartę, żeby otrzymać wskazany symbol podróży, może się tak zdarzyć, że nie będziecie mieli dokładnie tego, który jest wymagany. W tym celu warto zapoznać się z tak zwaną hierarchią symboli podróży, który widzicie na Waszych pomocach. Teraz tak, generalnie jeżeli macie samolot, to możecie samolot użyć w miejsce dowolnego innego symbolu. Jeżeli macie samochód albo łódź, to możecie użyć ich w miejsce buta, prawda? Jest też taka opcja, żeby po prostu wydać dwie monety, żeby użyć tych dwóch monet jako samolot. Wówczas nie odrzucacie żadnej karty. Zamiast odrzucać kartę z symbolem samolotu, płacicie po prostu dwie monety do zasobów wspólnych. Jeśli chodzi o efekty, zobaczmy, jakie efekty mamy na tej planszy. Ten efekt mówi nam o tym, jak wyślemy tutaj robotnika, że oprócz opłacenia kosztu podróży i wysłania tutaj archeologa. Musicie z ręki dodatkową kartę. To nie może to nie jest ta sama karta, którą użyliście, żeby opłacić ten koszt tutaj. Dodatkową kartę musicie odrzucić na wasz obszar gry i wówczas otrzymujecie jeden kryształ. Na tym polu otrzymacie dwie tabliczki. Tutaj otrzymacie dwa kompasy, tutaj otrzymacie dwie monety. Czyli zawsze jak widzicie jakieś zasoby jako korzyść, po prostu otrzymacie otrzymujecie wskazaną liczbę danego rodzaju zasobu. Kolejną akcją, o której wam powiem, to odkrycie nowego stanowiska archeologicznego. W jaki sposób to robicie? Po pierwsze, wybieracie sobie miejsce, które chcecie odkryć. W tym celu wybieracie dowolne puste pole, prawda, na stanowisko archeologiczne. I teraz tak, wysyłacie tam waszego archeologa Oprócz tego opłacacie oczywiście wskazany tutaj koszt podróży właśnie w takim symbolu, jaki jest wymagany, czyli w tym wypadku byłby to samochód. Następnie dodatkowo opłacacie koszt wynoszący trzy kompasy dla regionu pierwszego lub sześć kompasów dla regionu drugiego. Co jest ważne, nie ma obowiązku najpierw do, że tak powiem, odkrywania stanowisk w regionie pierwszym, żeby móc odkryć w regionie drugim możecie śmiało oszczędzać i iść od razu do regionu drugiego. Jak już odrzucicie odpowiednią kartę i odrzucicie wskazane kompasy, to dobieracie z odpowiedniego stosu wierzchni kafelek, kafelek stanowiska archeologicznego, pobieracie tę oto figurkę, a w to miejsce dokładacie nowe, odkryte stanowisko archeologiczne. Odkryty kafelek bożka, który dostaliście, możecie od razu skorzystać sobie z jego efektu, następnie go obrócić i tą stroną położyć go na waszej planszy gracza. Jeżeli dostalibyście dwa, dwie, dwa kafelki bożków, ponieważ skorzystaliście z opcji odkrycia regionu w regionie drugim, no to wówczas z tego odkrytego korzystacie z opcji i go zakrywacie, a ten drugi po prostu zakryty, bez odwracania, umieszczacie na swojej planszetce. Po tym jak odkryjecie nowe stanowisko archeologiczne, generalnie w przyszłości będzie dla Was dostępne, ale nie od razu, ponieważ najpierw, za każdym razem jak tylko nowe stanowisko, nieważne którego poziomu, czy pierwszego, czy drugiego się odkryje, to musicie na nim umieścić pierwszy w wierzchni kafelek ze stosu. Strażników i odkryty umieszczacie go właśnie w tym oto miejscu. Teraz, jeżeli do końca rundy nie zdejmiecie, nie ujarzmicie tego strażnika, to zabierając stąd, stąd swojego archeologa, będziecie musieli dobrać jedną kartę strachu. Ale o tym jeszcze na spokojnie. Bo właśnie kolejną akcją, którą możecie zrobić, główną akcją w swojej turze, jest ujarzmienie strażnika. W tym celu, żeby to zrobić, musicie po prostu waszym archeologiem stać przy stanowisku archeologicznym, na którym znajduje się kafelek strażnika. Żeby móc to zrobić, to po prostu opłacacie koszt widoczny na kafelku. Czyli w tym wypadku musielibyście odrzucić ze swoich zasobów jeden kryształ oraz odrzucić jedną kartę z symbolem Buta albo wyższymi symbolami, tak jak Wam przypominam o hierarchii. Jeżeli to zrobicie, zdejmujecie ten kafelek. Teraz zwróćcie uwagę, że otrzymaliście dzięki temu nowe stanowisko archeologiczne, do którego będziecie mogli wysyłać archeologów celem wykonania akcji prowadzenia wykopalisk. Tylko jak już w przyszłości będziecie prowadzić te wykopaliska, to nie opłacacie już tego kosztu odkrywania. To jest tylko i wyłącznie koszt odkrywania. Jak już, pod, jak już takie stanowisko jest odkryte, to potem po prostu normalnie wysyłacie archeologa, opłacacie ten koszt podróży i wtedy pobieracie korzyść z takiego stanowiska. Ujarzmionego strażnika umieszczacie przy swojej planszetce. Teraz taki ujarzmiony strażnik jest na koniec gry wart 5 punktów zwycięstwa. Każdy strażnik natomiast ma też dodatkowo w prawym górnym rogu jakiś efekt, z którego możecie skorzystać, bardzo często za darmo. Czyli na przykład w tym wypadku możecie skorzystać z tego strażnika zamiast odrzucać kartę z symbolem samolotu, jeżeli potrzebujecie właśnie symbol samolotu. Jak skorzystacie z takiego efektu, to jest jednorazowa akcja, obracacie takiego strażnika, już więcej z tego efektu nie będziecie mogli skorzystać, ale w dalszym ciągu każdy strażnik odwrócony czy nieodwrócony jest wart 5 punktów na koniec gry. Chcę Wam teraz powiedzieć o tych oto rzeczach, które widzicie tutaj na Waszej planszetce. W trakcie gry będziecie zdobywać takie oto właśnie bożki. Teraz o co z nimi chodzi? Trzymacie je generalnie tutaj, ale w trakcie Waszej tury, wykonując swoją turę. Możecie skorzystać z darmowej akcji otrzymania którejś z tych dowolnych rzeczy. Jak to robicie? Przesuwacie swojego bożka na pierwsze wolne pole z tych tutaj dostępnych od lewej. Czym to skutkuje? Po pierwsze, otrzymujecie wybrany przez siebie zasób z tych dostępnych, czyli na przykład monetę kompas, dwie tabliczki, grot strzały, zamieniacie jedną ze swoich monet na kryształ, albo po prostu dobieracie karty sobie ze swojej talii na rękę. Następnie zwróćcie uwagę, zakrywacie pole z jakąś tam wartością punktową. ponieważ generalnie w trakcie gry, jak będziecie mieli ileś tam tych, powiedzmy sobie, bożków, to na koniec gry dostaniecie punkty za każdego bożka i za każde te pole, które nie jest zakryte. Czyli w tym wypadku na przykład byście dostali raz, trzy, sześć, dziesięć punktów z tego, dziewięć 19 punktów, bo 9 punktów dzięki bożkom. Ale jeżeli w trakcie gry będziecie korzystać z tych efektów po to, żeby dostać te rzeczy, to w tym wypadku na przykład dostaniecie 9 punktów z zbożków, ale tylko 4 punkty z tych pól tutaj, ponieważ te pozostałe zostały przez was zakryte. Różne symbole, które się pojawiają, czy to właśnie na planszetce gracza, czy to na przykład na Właśnie w kafelkach strażników, czy na kartach. Te wszystkie symbole są dokładnie opisane tutaj i naprawdę bardzo szybko je, że tak powiem, załapiecie. Jak tylko zaczniecie grać, zobaczycie, że te rzeczy są dla Was bardzo intuicyjne. Porozmawiajmy teraz, słuchajcie, o akcji kupowania karty. Mamy dwie opcje. Możemy kupić kartę przedmiotu, możemy kupić kartę artefaktu. Na czym polega różnica? Po pierwsze, czym płacimy? Jeżeli chcemy kupić kartę przedmiotu, płacimy monetami tyle ile widzimy w lewym dolnym rogu. Jeżeli chcemy kupić kartę artefaktu, płacimy kompasami tyle ile widzimy w lewym dolnym rogu. Następnie, działanie poza tym jest dokładnie takie same, czyli kupuję kartę, przesuwam, jeśli chodzi o przedmioty, w lewo i stali, dobieram od razu nową na miejsce. W przypadku artefaktów robię to samo, tylko przesuwałbym w prawo. Na początku jest ich mało, ale potem w trakcie gry będzie ich więcej. Przesuwam w prawo i dobieram nową kartę na miejsce. Odrzucam oczywiście odpowiednią ilość, czyli jeżeli kupiłem kartę taką, musiałbym odrzucić trzy monety na plansze zasobów. Jeżeli kupiłbym artefakt taki, to odrzucam trzy kompasy na plansze zasobów. No i teraz, co się dzieje z tymi kartami? Jak kupię kartę przedmiotów, to karta przedmiotu trafia na spód mojej talii, która znajduje się na planszy gracza. Karta artefaktu natomiast jest automatycznie umieszczana w moim obszarze gry razem z innymi kartami, które tam wcześniej zagrałem, i od razu mogę skorzystać z efektu opisanego na tej karcie artefaktu. Ignoruję na razie symbol, który widzimy tutaj z tą tabliczką. Rozgrywam po prostu ten efekt od razu po kupieniu karty artefaktu. To może teraz w tym miejscu porozmawiajmy o akcji zagrania karty. Załóżmy, że sobie tę kartę już wrzuciłem z powrotem do talii. Przetasowałem wszystko, jesteśmy w późniejszej rundzie i teraz te karty trafiają na mnie na rękę. I chcę sobie teraz te karty zagrać. Jako akcję główną mogę zagrać jedną kartę. Chyba, że karta jest akcją darmową, bo ma przy sobie błyskawice. To jest po prostu wtedy darmowa akcja i mogę sobie po prostu taką akcję zagrać. Dobieram efekt. Dziękuję bardzo. Są karty strachu, który, owszem, no po prostu nie ma sensu. w ogóle, Znaczy mogę je zagrać, jeśli potrzebuję buta, ale poza tym niewiele nic mi to daje. Natomiast jeżeli na karcie nie ma żadnej błyskawicy, to po prostu rozegranie tej karty jest właśnie akcją główną, czyli zrobię zagranie takiej karty sprawia, że żadnej innej akcji głównej w tej turze nie wykonam. No i wtedy rozpatruję po prostu efekt. Czyli w tym wypadku dobieram jedną monetę, dobieram jeden kompas i dobieram stali kartę na rękę. No Niewiele mi to dało, ale może akurat będę potrzebował buta. Inaczej nieco sytuacja się ma z kartą artefaktu. Jeżeli chcę zagrać kartę artefaktu, oczywiście mogę. Mogę oczywiście ją zagrać tylko po to, żeby otrzymać ten symbol samolotu, ale jeżeli chcę skorzystać z jej efektu, to żeby skorzystać z jej efektu, to po zagraniu muszę dodatkowo odrzucić ze swoich zasobów jedną tabliczkę i zwrócić ją na planszę zasobów. W ten sposób zagrywamy karty. W trakcie gry będą różne rzeczy sprawiały, że będziecie mogli pozbyć się karty. To jest proszę bardzo Was ten symbol, który widzicie tutaj, z przekreśloną kartą. Możecie usunąć kartę i możecie ją albo usunąć ze swojej ręki, albo ze swojego obszaru gry, czyli z tych kart, które macie tutaj zagrane. Nie możecie sobie przejrzeć swojej talii i usunąć jednej karty z nich. Gdzie odkładacie usunięte karty? Usunięte karty artefaktów odkładacie. Tutaj z tą stroną do góry, usunięte karty strachu odkładacie po prostu na talię strachu, Usunięcie, usunięte karty przedmiotu odkładacie sobie tutaj, a usunięte te wasze podstawowe karty możecie po prostu odkładać tutaj i na koniec gry sobie to z powrotem poukładać. Kolejną akcją, o której wam powiem, jest prowadzenie badań. Na czym to polega? Przede wszystkim jak wykonujecie akcję prowadzenia badań. To wówczas przesuwacie swoje znaczniki w swoim kolorze na tym oto torze do góry. Teraz jak to działa? Żeby móc przesunąć się, to musicie przede wszystkim wybrać się, którą, którą drogą chcecie iść. Zwróćcie uwagę, że te pola są ze sobą, prawda, połączone, ale nie wszystkie są ze wszystkimi połączone. I zawsze możecie iść do dowolnego pola, na dowolne pole, które jest połączone z tym, z którego idziecie. Czyli na przykład. To pierwsze jest traktowane jakby sąsiadowało zarówno z tym, jak i z tym, więc w tym momencie mogę sobie pójść tutaj. Stąd mogę pójść tutaj. Nie mogę na przykład pójść tutaj, ponieważ widzicie, to pole nie jest połączone z tym, więc stąd mogę iść tylko tu. Stąd natomiast mogę również iść tu albo tu. Czyli czasami mam wybór, a czasami nie. Czasami z dwóch różnych prowadzi to potem do jednego. I teraz, jak to działa? Wasza lubka i wasz notes idą niezależnie od siebie. Przy czym nie może być tak, że wasz notes pójdzie wyżej niż wasza lubka, czyli na przykład wasza lubka będzie tutaj, a wy notesem pójdziecie sobie tu. Nie, dlaczego? Ponieważ idea jest tutaj fabularna taka, że najpierw coś nowego odkrywacie, a potem dopiero sobie to zapisujecie. Teraz, żeby pójść o to jedno pole do góry, no to naturalnie musicie opłacić, jak się domyślacie, koszt widoczny pomiędzy waszymi polami. Czyli opłacacie koszt w tym wypadku na przykład jeden kryształ i przesuwacie odpowiedni wskaźnik do góry. Co się dzieje teraz dodatkowo? Otrzymujecie bonus wskazany, że tak powiem, w tym jakby symbolu znaczniku, którym to właśnie się na to pole dostaliście, na ten wiersz. Czyli jak weszliście na ten wiersz lupą, to otrzymujecie to, czyli jedną monetę. Jeżeli byście weszli na ten wiersz notesem, to otrzymujecie to Czyli, jeden żeton asystenta. Wybieracie sobie jeden z wierzchni tutaj dostępnych asystentów i umieszczacie go na swojej planszy. Zaraz Wam powiem nieco więcej o asystentach. Te wartości punktowe na razie ignorujecie. To Wam po prostu mówi, ile punktów będzie warty Wasz notes lub lubka, jeżeli skończycie na tym wierszu na koniec gry. Za każdym razem, jak wejdziecie na pole z, taki, z takim oto kafelkiem nagrody. Pobieracie korzyść skazaną na tej nagrodzie, w tym wypadku jest to jedna moneta, i ten kafelek możecie odłożyć z powrotem do pudełka. Pytanie teraz, co się dzieje, jak dojdziecie do samej góry? Otóż, notesem możecie dojść maksymalnie na to pole. Natomiast, lubką, wydając te wszystkie rzeczy, które widzicie tutaj, możecie wskoczyć tu. I teraz, jak tylko wejdziecie na to pole, to zajmujecie pierwsze wolne pole od lewej. Czyli jak widzicie, im szybciej tam wejdziecie, tym więcej punktów z tego pola dostaniecie na koniec gry. Czy to oznacza, że już nie możecie wykonywać akcji badania? Oczywiście, że możecie. Możecie w tym momencie zdobywać te kafelki świątyni. W jaki sposób? Jeżeli chcecie zdobyć którąś z tych, ty, któryś z tych kafelków, to opłacacie koszt widoczny potem. Czyli żeby zdobyć ten kafelek, muszę zapłacić tym. Żeby zdobyć ten, muszę zapłacić tym. Żeby zdobyć ten, muszę zapłacić tym. Wtedy taki płacę, pobieram taki kafelek, biorę go do siebie. Jeżeli chcę zdobyć ten bardziej wartościowy, to wówczas muszę opłacić te rzeczy, które widzimy pod nim, czyli to i to. Jeżeli chcę zdobyć ten kafelek, to muszę zapłacić to i to. Jeżeli chcę zdobyć ten najbardziej wartościowy, który jest wart 11 punktów na koniec gry, to muszę zapłacić koszt z tych wszystkich trzech pól tutaj. Ważna rzecz, o której zapomniałem prawie, to jest to, że jak wejdziecie tutaj na to pole, to bierzecie... Te kafelki odsłaniacie je, wybieracie oczywiście dla siebie, wybieracie jeden, pozostałe odkładacie, pobieracie z tego korzyść, a sam kafelek zwracacie. Dobrze, teraz wróćmy do tych asystentów na chwilę, o których już wspomniałem, bo chciałem Wam nieco więcej na ich temat powiedzieć. Moi drodzy, w grze będziecie w stanie zdobyć asystentów za każdym razem, jak Wasz notes. Wejdzie na pole z tym właśnie symbolem, na wiersz, z tym symbolem po prawej oznacza to, że zdobywacie asystenta. Z jednego z tych trzech stosów, które widzieliście na planszy, zasobów, z wierzchu jednego z tych stosów, wybieracie jednego asystenta, umieszczacie go sobie w tym miejscu na planszy. Jak ponownie wejdziecie na to na wiersz z takim symbolem, możecie zdobyć drugiego, również z wierzchu któregokolwiek ze stosów. Teraz asystenci dają Wam dodatkowe akcje. Zwróćcie uwagę, że na asystentach najczęściej macie symbol błyskawicy. Oznacza, oznacza to, że to jest darmowa akcja, którą możecie wykonać podczas swojej tury. Żeby jednak ją wykonać, musicie obrócić asystenta o 90 stopni, żeby zaznaczyć, że wykonaliście w tej turze akcję asystentem. Co jest właśnie tutaj istotne, asystenci są jednorazowi na turę. Raz na turę można z nich, z nich skorzystać. Na rundę raczej, przepraszam. Teraz, jak już skorzystacie z asystentów, macie jeszcze jedną możliwość. Otóż, jak pójdziecie, z notesem na wiecz, który ma taki symbol, jak widzicie ten sam symbol asystenta, tylko na takim złotym tle, oznacza to, że możecie awansować jednego z asystentów, obrócić go na drugą stronę. I teraz co to oznacza? To jest po prostu mocniejszy efekt niż to, co było na tej stronie. I teraz uwaga, zawsze możecie zobaczyć, co wam da awansowanie danego asystenta przez patrzenie na ten żółty baner. Czyli to jest jego efekt, jak jest tą stroną do góry. Natomiast wiecie, że jeżeli uda Wam się go awansować, to otrzymacie również to. Co jest jeszcze ważne, jeżeli będziecie awansować asystenta, który jest wykorzystany, to awansując go od razu go odświeżacie. Oznacza to, że możecie jeszcze w tej samej rundzie z niego skorzystać. Jeśli chodzi o odświeżanie asystentów, ono następuje na koniec rundy, ale różne efekty w grze pozwalają Wam asystentów odświeżać. Mogą to być efekty z różnych kafelków albo różnych kart. Zawsze towarzyszy im taka właśnie tutaj ikona. No to teraz jak już wiecie, jak asystenci działają, no to zobaczmy, co się dzieje. Jak spasujemy, tak? w sensie jak wszyscy spasują, kończy się runda. Co robimy na koniec rundy, żeby przygotować się do kolejnej? Na koniec rundy gracze odzyskują swoich archeologów. Przypominam, że jeżeli wasz archeolog na końcu rundy był na stanowisku, gdzie był nieujarzmiony strażnik, wracając, dobieracie również kartę strachu. Następnie odświeżacie swoich asystentów. Teraz, jeżeli macie na ręku jeszcze jakieś karty, generalnie jest sugerowane planowanie swojej rundy tak, żeby na końcu rundy nie mieć żadnej karty w ręku. Jeżeli macie jakieś karty w ręku, możecie zadecydować, żeby ją odrzucić na wasz obszar gry, albo zostawicie sobie na ręce, żeby użyć je w następnej rundzie. Jak już się zdecydujecie, co chcecie z nimi zrobić, to wszystkie karty, które macie na obszarze gry, bardzo dokładnie tasujecie i umieszczacie na spodzie kart, na spodzie waszej talii, na waszej planszy. W ten sposób działa w tej grze deck building. Usuwacie teraz każdą, obie karty sąsiadujące z berłem na odpowiednie stosy. Przesuwacie berło o jedno pole w prawo, zaznaczając początek kolejnej rundy, następnie uzupełniacie wolne pola nowymi kartami artefaktów. Przekazujecie znacznik pierwszego gracza kolejnemu graczowi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gra się kończy po piątej rundzie i wygrywa gracz na większą liczbę punktów zwycięstwa. Ale co za co w tej grze dostajemy punkty? Na koniec gry dostajemy punkty za następujące rzeczy. Przede wszystkim patrzymy, gdzie znajdują się nasze znaczniki notesu oraz lubki. I w tym momencie, w zależności od tego, gdzie one się znajdują, tyle dostajemy punktów. W tym wypadku nasz gracz by dostał 23 punkty za lubkę oraz 8 punktów za pozycję notesu, właśnie w tym wierszu. Następnie kafelki świątyni również napunktują tyle punktów, ile na nich widzimy. Czyli w tym wypadku gracz by dostał 10 punktów. Dalej patrzymy na kafelki Bożków. O co tutaj chodzi? Każdy kafelek Bożka punktuje nam tyle punktów, ile na nim, każdym Każdy kafelek punktuje nam 3 punkty. Więc tak jak widzimy tutaj mamy 5, dostajemy 15 punktów. Dodatkowo liczymy wszystkie punkty z pól Bożków, których nie zakryliśmy tymi kafelkami. Czyli do tych 15 doliczylibyśmy jeszcze 7 w tym wypadku. Następnie każdy ujarzmiony strażnik jest warty 5 punktów. Niezależnie od tego, czy skorzystaliście z niego w trakcie gry, czy też nie. Patrzycie teraz na każdą kartę, którą posiadacie, i każda karta jest warta tyle punktów, ile widzicie w prawym dolnym rogu. No i na koniec musicie odjąć po jednym punkcie za każdą kartę strachu, którą ciągle posiadacie. Jeżeli jest remis, wygrywa gracz, który dotarł do, jako pierwszy dotarł do zaginionej świątyni. Gdyby się tak złożyło, że żaden nie dotarł, to wówczas wygrywa ten, który dotarł wyżej. Ciągle jest remis, gracze dzielą się z zwycięstwem. To jest wszystko, wszystko co musicie wiedzieć, żeby móc zagrać w grę Zaginiona Wyspa Arnak. Słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Odniosę się do tego tak szybko, jak tylko będę mógł. A póki co bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Raz jeszcze dziękuję Wydaniec Fur za przekazanie nam tej gry do recenzji. A Was, moi drodzy, tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.